Dwoma największymi obiektami kultury w Świdnicy, Teatrem Miejskim i Klubem Bolko, zawładnęła tematyka turystyczna. Zakończył się dwudniowy Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej, zorganizowany 5 i 6 października. Uczestnicy różnych branż związanych z turystyką zjechali z różnych stron, a celem projektu jest współpraca transgraniczna Polski i Czech. Zadanie od lat realizowane ze środków unijnych. Otwarcie wydarzenia było bardzo serdeczne. Po pierwsze, pandemia nie przeszkodziła w organizacji imprezy, a po drugie, to zawsze radość, kiedy Świdnicę odwiedza tak liczna grupa ludzi, blisko 200 osób, które zabiorą dobre wrażenia z pobytu. Ważne jest i to, że dla świdnickich hotelarzy i restauratorów to zarobek. Bardzo serdecznie Państwa witam. Przepraszamy za to opóźnienie. Mieliśmy nadzieję, że goście z Czech dojadą. To jest jeden właśnie z elementów naszego wzajemnego poznawania się i wymiany. Czesi trochę bardziej liberalnie traktują czas niż my. Troszeczkę chyba za późno wyjechali, ale mam nadzieję, że lada chwila do nas dołączą i wtedy bardzo też Państwa proszę o ich powitanie. Bardzo się cieszę, że spotykamy się kolejny raz w Świdnicy i nawiążę do tego, co powiedział pan Witold. Cieszy mnie bardzo to, że widzimy tu twarze tych, którzy są nam wierni od samego początku. Dziękujemy wam za współpracę, za wsparcie merytoryczne, organizacyjne, za to, że poziom tych naszych spotkań jest stale wysoki i zawsze bardzo kompetentny. Na pewno o turystyce rozmawiać w czasach popandemicznych jest warto, bo będziemy wspólnie szukać nowych dróg, nowych rozwiązań, dzielić się doświadczeniami. Będą to Państwo czynić podczas paneli, warsztatów, spotkań, ale mam nadzieję, że skorzystacie też z gościnności Świdnicy. Jak widzieliście, pogoda dzisiaj znakomita na zwiedzanie. Mam więc nadzieję, że pomiędzy tymi obowiązkowymi zajęciami znajdziecie też czas na to, szczególnie kieruję te słowa do osób, które są po raz pierwszy, żeby przespacerować się po mieście, żeby ponapawać się Świdnicą, ponapawać się atmosferą rynku, naszego centrum, a jeśli znajdzie się czas na zwiedzenie naszych najważniejszych zabytków, byłoby znakomicie. Proszę Państwa, korzystając z tego, że otwieramy nasze wydarzenie, chciałam skierować serdeczne podziękowania w stronę kilku osób. Po pierwsze, bardzo, bardzo gorące w stronę Marka Ciechanowskiego, który jest z nami cały czas. Wielkie brawo. Panie Prezesie, bez Pana wsparcia, wiedzy, ogromnego doświadczenia nie udałoby się nam w ogóle zorganizować konferencji na takim poziomie. I dziękujemy za to, Marku, że jesteś z nami, że możemy zawsze liczyć na Twoją pomoc, podpowiedź, wsparcie. Bardzo też dziękuję, jest z nami pan redaktor Jacek Kozioł. Jacku, bardzo dziękuję Jackowi, który będzie dzisiaj podczas gali mieć głos wiodący, wtedy kiedy będziemy znów wyróżniać, zauważać tych, którzy w turystyce w ostatnim roku zrobili coś ponadprzeciętnego, coś nadzwyczajnego, za co warto nagrodzić, uhonorować. Więc wieczór, Jacku, jak zawsze, tradycyjnie w Świdnicy należy do Ciebie. I bardzo serdecznie dziękuję całej ekipie pana Jacka Piekunko. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie za przygotowanie logistyczne, organizacyjne. Ale tu chcę jeszcze dodać słów parę o dwóch osobach, które programami polsko-czeskimi zajmują się od lat. Nie wiem, czy jest pan Łukasz Kajrowicz? Słucham, z Czechami. Pan Łukasz z Czechami, ale tu mamy podpowiedź zza kulis. Elu, pokaż się, bo chcielibyśmy ci trochę brawo pobić. Pani Elżbieta Żmijewska, na niej wielkie brawa. Proszę Państwa, można powiedzieć, że specjalizacją pani Eli, pana Łukasza, którego za chwilę też tutaj będziemy na sali
mieli, jest prowadzenie programów polsko-czeskich. Mówię o tym dlatego, że te projekty przygotowywane już od kilkunastu lat są praktyczną realizacją tego, co założyliśmy sobie kiedyś w partnerstwie polsko-czeskim. Ogrom projektów, które dotyczą nie tylko turystyki, ale które dotyczą wymiany kulturowej, które aktywizują mieszkańców miast pogranicza, bo nie zawsze tylko Świdnica i Trutnów, ale wiele innych miast pogranicza uczestniczy w tych projektach. Są one kierowane do dzieci, są one kierowane do młodzieży i to, co mnie szczególnie cieszy, do naszych polskich i czeskich seniorów, którzy wcześniej może przez lata nie mieli okazji uprawiać czynnej turystyki. Dzisiaj poznają nawzajem mniejsze, większe miejscowości, poznają zabytki i to jest bardzo praktyczny wymiar i tej współpracy i realizowanych przez Urząd Miejski w Świdnicy projektów i za to też bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję Państwu i życzę dobrego pobytu w Świdnicy, ważnych rozmów, nowej wiedzy i dobrych wrażeń. Mam nadzieję, że wyjedziecie stąd ze wspaniałymi wspomnieniami i do zobaczenia. Dziękuję. Panele tematyczne, które prowadzili uznani i doświadczeni prelegenci, dotykały najistotniejszych aspektów związanych z szeroko rozumianą turystyką. Oczywiście wiodącym tematem było omówienie wpływu COVID na cały sektor, ale także znaczenie bonu turystycznego, jakie dał efekty i jakie daje perspektywy, jak może wyglądać marketing w turystyce, jak skutecznie prowadzić blog, czy jaką ofertę przygotować na rynek. W formie warsztatowej uczestnicy omawiali znaczenie internetu w działalności turystycznej, czy jak przygotować ofertę dla obcokrajowców. Kongresowi towarzyszył jarmark wyrobów tradycyjnych. Były miody pitne i tradycyjne, wina z upraw mołdawskich, sery, konfitury, chałwy różnych smaków, wyroby mięsne, produkty użytkowe z drewna czy zdobione słodycze. W części wieczornej wtorkowej gali wręczono nagrody w kategorii najlepszy produkt turystyczny pogranicza polsko-czeskiego, najlepsza usługa turystyczna polsko-czeskiego pogranicza, a także rozstrzygnięto wyniki plebiscytu Forum Biznesu i wręczono nagrody w kategorii turystyczny produkt roku 2021, turystyczna usługa roku 2021 czy przyjazna gmina 2021. O tym w kolejnym obszernym materiale.